Cześć. Jeżeli zdarzy Wam się, że urwie się klapka, zaczep, pojemnika, worka w odkurzaczu Zelmer Sirius, nie martwcie się, ja pokażę Wam, jak to można naprawić. Wystarczy zaopatrzyć się w nową klapkę, a proces wymiany i czynności z tym związane pokażę Wam na moim filmie. Zapraszam. Przed nami dwie klapki. Po lewej nowa, po prawej zużyta, uszkodzona. Tu właśnie widać urwane zaczepy. One się po prostu urywają. Każdemu może się to przytrafić. Do całego procesu wymiany wystarczą dwa wkrętaki. Wkrętak płaski oraz wkrętak krzyżakowy. Przy pomocy tych narzędzi zdemontujemy i zamontujemy nową część. Tak naprawdę wystarczy zdemontować jedną śrubkę, która jest umieszczona w tym miejscu. Powiększenie śrubki po lewej stronie. Po wykręceniu jej mamy dostęp do urwanej części tej nieszczęsnej klapki. Oto właśnie ta śrubka, o której mowa. Tą część, którą teraz widać, właśnie podważamy wkrętakiem płaskim, żeby ją usunąć z prowadnic korpusu. Te dwa widoczne elementy, które wypadły, to są właśnie części pozostałe po klapce tej właśnie urwanej. Jeszcze mały rzut oka na klapkę nową i klapkę uszkodzoną po lewej stronie i możemy przystąpić do montażu tej właśnie nowej klapki. Pamiętajmy o przełożeniu sprężynki i ułożeniu jej w prowadnicy w nowej klapce. Zwracam uwagę na ułożenie prowadnic w klapce oraz na obudowie pojemnika na kurz. Chodzi o to, żeby klapkę wsunąć w te prowadnice, żeby ją prawidłowo umieścić na jej właściwym miejscu. To są te prowadnice. Po założeniu klapki w prowadnicę przykręcamy całość śrubką i proces naprawy można uważać za zakończony. Jak widzimy, operacja naprawy się udała. Klapka funkcjonuje prawidłowo, jak nowa. Stara jest nam już oczywiście niepotrzebna, a odkurzacz posłuży nam dalej jak nowy w pracach porządkowych mieszkania. Zostało tylko założenie worka i możemy rozpocząć sprzątanie mieszkania. Na tym film dobiega końca. Subskrybujcie kanał, są w nim różne nowości, które osobiście polecam. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.